Na widok funkcjonariuszy motocyklista zaczął uciekać. Policjanci z Komisariatu Policji w Ścinawie, patrolując miasta, w pewnym momencie zauważyli kierującego motocyklem, który na widok radiowozu gwałtownie przyspieszył. Funkcjonariusze postanowili poddać kontroli tego kierującego. Jednak pomimo sygnałów świetlnych i dźwiękowych kierowca nie reagował, nie zatrzymał się do kontroli. Po krótkim pościgu jednak został przez funkcjonariuszy zatrzymany. Okazał się nim 38-letni mieszkaniec powiatu lubińskiego. Jak się okazało, po zatrzymaniu mężczyzna miał wiele na sumieniu. Miał w swoim organizmie ponad 1,6 promila alkoholu. Podczas kontroli funkcjonariusze ujawnili również przy kierowcy dwa woreczki strunowe z zawartością środków odurzających. Policjanci ustalili, że motocykl, którym poruszał się kierujący, nie miał badań technicznych. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Nie miał on także ważnej polisy OC. Za popełnione przestępstwa i wykroczenia mężczyzna odpowie przed sądem. Grozi mu do 5 lat więzienia.